Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem, w którym wytestujemy sobie produkty do makijażu twarzy. Dzisiaj będzie to baza pod podkład z Maybelline New Baby Skin oraz podkład z Catrice o nazwie Even Skin Tone w kolorze Even Vanilla. Więc jeżeli jesteście ciekawe tych produktów i mojej opinii na ich temat, ponieważ ja ich nigdy w życiu nie używałam, mam z nimi pierwszy raz w życiu do czynienia, to serdecznie Was zapraszam do tego, abyście zostały ze mną. Zaczniemy może od bazy. Baza ta przychodzi do nas w takim opakowaniu. Ja ją zakupiłam na sklepie iperfumy.pl. Nie była ona droga, ale ceny dokładnie nie pamiętam, więc wszystko Wam podlinkuję w opisie, jak zawsze. Baza ta ma 22 ml, czyli taka dość niestandardowa pojemność. I ona się nazywa Instant Pore Eraser, czyli ona ma służyć do tego, aby nam zniwelować widoczność naszych porów otwartych, więc to mnie skusiło, ponieważ ostatnimi czasy zaobserwowałam na swojej twarzy, że jakoś tak troszeczkę więcej tych porów jest i to troszeczkę mi się nie podoba również, bo kiedy, może na co dzień to nie jest aż takie upierdliwe, ale kiedy się na przykład robi zdjęcia makijaży i chce się jednak, aby zdjęcie bez obróbki było bardzo ładne i dobrze wyglądające, no to jednak te pory otwarte troszeczkę tak to, wiecie, no nie wygląda to po prostu dobrze, więc ja dlatego idąc tutaj za tym głosem, postanowiłam właśnie znaleźć w internecie coś, co będzie tanie, a coś, co być może okaże się dobre. No i nie ukrywam, że oczywiście jak prawie wszystkie inne kosmetyki, ten również zakupiłam pod wpływem YouTube'a, ponieważ wielokrotnie widziałam właśnie tą bazę pod podkład u Natalie Beauty, na kanale Natalie Beauty, więc właśnie to mnie tak troszeczkę skusiło, ponieważ u Natalie bardzo ładnie wygląda cały makijaż twarzy, dlatego też ja właśnie się skusiłam, po prostu widząc tak naprawdę jej przepiękną buzię i przepiękny makijaż twarzy. No ale jak to się ma oczekiwania versus rzeczywistość, to się okaże w tym filmiku. Więcej, co mogę Wam powiedzieć o tej bazie, to jest to, że ona ma taką przeźroczystą strukturę. Ja już ją otwierałam oczywiście. Pachnie ona tak troszeczkę moim zdaniem migdałowo, natomiast jeżeli chodzi o jej konsystencję, to ma ona taką formę bardziej żelową. I teraz tak, aplikuję tą żelową konsystencję w te miejsca, gdzie mam właśnie otwarte pory i powiem Wam szczerze, że faktycznie ma się takie wrażenie optycznie patrząc, tylko nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć, jakby te pory od razu się tak wypełniły i jakby tak troszeczkę jakby znikły. Ciekawe. No powiem Wam, że ogólnie to jest takie trochę dla mnie zaskakujące, no bo to jest taka mała ilość. Postaram Wam się to pokazać w zbliżeniu. Dla mnie aż niemożliwe, żeby taki produkt tak szybko od razu zadziałał, ale faktycznie wygląda to w przybliżeniu, tak jak ja to widzę w stosunku do tej części twarzy. Jakby tutaj po prostu te pory były mniej widoczne, aczkolwiek widać je, to nie jest tak, że są całkowicie jakoś, wiecie, zakamuflowane. Natomiast ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało, jak już będzie też nałożony podkład i jak już będzie przypudrowana ta twarz. Także ja nakładam tą bazę na drugą część twarzy. Nałożyłam tą bazę na drugą część twarzy oraz na czoło i powiem Wam szczerze, że faktycznie ma się takie wrażenie, po pierwsze w dotyku ta skóra naprawdę jest bardzo miękka, po drugie naprawdę ma się wrażenie, że się ten te takie nierówności jakby troszeczkę wygładziły, chociaż wiadomo, że to dalej nie jest, wiecie, takie wygładzenie na miarę Photoshopa oczywiście, ale to też nie o to chodzi. I no tak, mi to bardzo się podoba, tylko wiecie co, jest jeden minus, że ta baza w ogóle nie zastyga, w związku z czym, jeżeli ja za chwilę nałożę podkład, to ja już po prostu nauczona doświadczeniem wiem doskonale, że ja za chwilę nałożę podkład i to się będzie mazać. Wiecie o co chodzi, że ten podkład nie będzie miał się do czego... Będzie miał taką barierę, żeby się wtopić w skórę i ja już to wiem, ale żeby nie było, że zapeszam, to przechodzę do nałożenia podkładu, ale zanim go nałożę, to najpierw słów kilka na jego temat po prostu, bo też mam z nim pierwszy raz do czynienia. Więc jest to podkład z Catrice, nazywa się Even Skin Tone, ma kolor 010 Even Vanilla i jest to kolor dosyć, bym powiedziała, jasny, no ale teraz, że jest taki sezon jesienno-zimowo-wiosenny, to nie potrzebuję innego koloru. Jest on dosyć jasny i na tyle żółty, na ile udało mi się znaleźć, żebym dopasował się do
całej reszty mojej skóry, chociaż ogólnie zauważyłam, że twarz mam ciut ciemniejszą. No i jeżeli chodzi o jego opakowanie, to przychodzi do nas w szklanej buteleczce z plastikową nakrętką. Jeżeli chodzi o jego gramaturę, to ma 30 ml, czyli tak jak każdy standardowy podkład. Jeżeli chodzi o opis i obietnicę producenta, to jest to trwały i pielęgnacyjny podkład, który pomaga znacząco i widocznie wyrównać kolory cery. Ma natychmiast zakrywać przebarwienia, niedoskonałości, zaczerwienienia i pozostawiać matowe wykończenie. W takim razie ja tutaj tą ilość, którą sobie nałożyłam na rękę, żeby wam pokazać, nałożę sobie odrobinkę najpierw na twarz, tak jak to w zwyczaju mam. Najpierw sobie nałożę na pierwszą, na jedną stronę twarzy palcami, żeby wam pokazać, jak ta twarz się będzie prezentowała po nałożeniu podkładu w stosunku do tego, co jest z drugiej strony. On jest dosyć lekki, więc ja też go nakładam odrobinkę pod oczy. No i powiem wam tak, że jeżeli chodzi o tą bazę, to w tym miejscu, gdzie ją nałożyłam, teraz nałożyłam podkład, to tak jakby już znowu te pory są troszeczkę bardziej widoczne, więc ta baza to taki trochę, bym powiedziała, pic na wodę fotomontaż. Mam nadzieję, że jest fokus, bo naprawdę nie wiem, co się ostatnio dzieje z tym fokusem. Powiedziałabym, że ten podkład jest w zasadzie w ogóle nie widoczny na twarzy. I wydaje mi się, że jednak jest troszeczkę za mało dopasowany do mojej żółtej skóry, bo jest taki bardziej chłodny, więc się trochę odcina. Dobra, nałożę to sobie jeszcze trochę, bo zdecydowanie to nie jest w ogóle ilość, która zakrywa nawet moje czoło. Dobra, i tak to wygląda po jednej warstwie. Ta część twarzy, na którą nałożyłam podkład, ma wyrównany koloryt, to na pewno. Oczywiście większe niedoskonałości, jeszcze tutaj sobie poprawię. Oczywiście większe niedoskonałości nadal są widoczne, jak chociażby tutaj to, ten obszar przy ustach, czy tutaj jakieś ślady, ale to zdecydowanie, no tutaj nawet nam nie obiecuje producent, że będzie to podkład jakiś mega kryjący, więc też nie będę tutaj go pod tym kątem oceniała. Natomiast no ja mam trochę tych niedoskonałości do przykrycia i nie ukrywam, że dzisiaj pobawimy się troszeczkę w próbę zbudowania jakiegokolwiek krycia, bo ja na pewno tak to nie jest, to ja z takim czymś nawet nie wyjdę, bo to wygląda bardzo niestarannie i niechlujnie. Więc spróbujemy sobie, teraz ja nałożę sobie na drugą część twarzy jeszcze ten podkład i za chwilę będę próbowała nałożyć kolejną warstwę. Dziwi mnie trochę to, bo powiem wam, że porównywałam go sobie w sklepie z L'Oreal True Match 2N, czyli z wanilią, którą też używam. I właśnie ten kolor pasował i dlatego dziwię się, że on troszeczkę jest jednak za mało żółty dla mnie. Ciekawe to jest. No i teraz dokładam sobie te miejsca, gdzie mam niedoskonałości. Wiecie co, nie będę się podejmowała próby krycia na całej twarzy tym podkładem, bo ja ogólnie wiem, jak moja twarz później wygląda w ciągu dnia i ja wolę nie ryzykować, ale już teraz widzę, że da się zdecydowanie, jeżeli jesteście ciekawi, czy on może kryć, to on może kryć, tylko że nie za pierwszą warstwą, więc to wam mogę od razu powiedzieć, natomiast tak jak mówię, sama się nie podejmę próby zbudowania krycia na całej twarzy. No i powiem wam tak, jeżeli chodzi o ujednolicenie kolorytu, no to zdecydowanie na pewno podkład ten to robi. On jest bardzo lekki, nie wiem czy jest trwały, ponieważ dopiero mówię, pierwszy raz z nim mam do czynienia. Jeżeli chodzi o to, jak on kryje, no to zdecydowanie nie jest to podkład kryjący, ale też producent tego nie obiecuje, więc nie oczekujmy cudów. Myślę, że jest bardzo dobry na co dzień i ten kolor jest naprawdę bardzo ładny, a ciężko jest w drogerii nie znaleźć ładne kolory. Więc myślę, że na pewno wiele z was może znaleźć, właśnie w nim takie dobre rozwiązanie w tym podkładzie. Myślę, że gdyby nie było tutaj tych moich takich niedoskonałości, które wynikają najzwyczajniej w świecie z tego, że po prostu, tak jak mówię, no, była ingerencja w tą moją buzię i gdzieś tam są jakieś delikatne niedoskonałości, no to myślę, że całkiem spoko by to wyglądało i myślę, że dla tych z was, które właśnie potrzebują takiego wyrównania kolorytu, a nie mają jakichś mega niedoskonałości na twarzy, to myślę, że takie krycie mogłoby was
zadowolić. Ja teraz przykryję cienie pod oczami, troszeczkę jeszcze ukryję kamuflażem te niedoskonałości, przypudruję twarz oraz wykonturuję i za chwileczkę wrócę do Was, żebyście sobie zobaczyły, jak to wygląda w takiej ostatecznej formie. A więc, moi drodzy, makijaż twarzy jest skończony i faktycznie jak podkład przypudrowało się pudrem w tych obszarach, gdzie była nakładana ta baza, czyli właśnie tutaj, gdzie są pory rozszerzone i na czole, to w rzeczywistości ten puder taki sypki, w rzeczywistości jakby jeszcze powtórzył efekt tej bazy, czyli wygładził tutaj to miejsce i faktycznie wygląda to dość przyzwoicie, jak na taką dość tanią bazę. Ja też delikatnie ociepiłam twarz i wykonturowałam, nałożyłam troszeczkę różu i rozświetlacza i wydaje mi się, że ten makijaż możemy uznać za skończony. I powiem Wam tak, podkład ten wygląda tak jak Wam mówiłam, ja też nic nie dokładałam już później, żeby nie było, ale wygląda naprawdę bardzo naturalnie, wygląda bardzo ładnie i się mam takie wrażenie, jakby się troszeczkę dostosował do mojego kolorytu, nie wiem jak to nazwać, ale chodzi mi o to, że po prostu już nie jest aż taki zimny, tylko też może w połączeniu z tymi kosmetykami innymi, po prostu już jest tak samo dostosowany właśnie do reszty mojego ciała, czyli tutaj do szyi i poniżej. I generalnie efekt końcowy bardzo mi się podoba i wiecie, to też zauważyłam, że jak ja tutaj sobie nałożyłam troszeczkę tej bazy, gdzie normalnie mam takie zmarszczki chemiczne, to też jakby ta baza troszeczkę to wypełniła i mam takie wrażenie, jakby aż tak bardzo tam nie wchodziły żadne produkty kremowe w postaci właśnie kamuflaża i podkładu, także z całości jestem ogólnie zadowolona. Ciekawa jestem, jak będzie się utrzymywać to wszystko na twarzy, ponieważ mam takie wrażenie, że przez to, że właśnie wcześniej była nakładana ta baza i że ona się nie wtopiła w skórę i nie zastygła, to mam takie wrażenie, że tak się obawiam, może nie wrażenie, obawiam się, że z ubiegiem czasu baza ta po prostu może spowodować, że ten podkład się będzie przemieszczał i jak ja mi się szybko czoło zaczyna bardzo świecić, ja się boję, że po prostu mega zacznie mi się świecić przez to, że jest właśnie takie dwie warstwy, z czego jedna taka nieprzylegająca, nie wiem. Nie umiem tego Wam wytłumaczyć. W każdym razie mam nadzieję, że tego typu filmik, pierwsze wrażenie Wam się spodobał. W kolejnych filmikach dam Wam znać, jak te produkty mi się sprawowały po tym teście, bo dzisiaj niestety nie jestem w stanie do Was wrócić z podsumowaniem, ale na pewno w którymś filmiku czy w daily vlogu dam Wam znać, jak mi się to wszystko właśnie sprawdza troszeczkę w dłuższej perspektywie użytkowania. A Wam dzisiaj dziękuję bardzo za oglądanie, koniecznie dajcie mi znać, czy Wy miałyście do czynienia z tymi produktami, a jeżeli tak, to jak Wam się sprawdziły. No i widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, pa pa!